Siemanko, ponieważ usunęli tego szemranego glinę, cenny ładunek i tam kilka misji, pokażę nową metodę łączenia komponentów poprzez tam robienie tych stroi, tam przez dwie konsole czy przenoszenie tych stroi PET i można też tam łączyć różne komponenty. Do tego będziemy potrzebowali misję porządkową. Pierwsza jest tu koło Bennego, ona jest lipna, bo jest na czterech graczy. Najlepiej sobie ją ukończyć i wtedy odblokuje wam się na molo druga misja, ona wtedy już jest tylko dla dwóch graczy. Także jest na pewno lepiej. Tu nie robię żadnego stroju, tylko pokazuję metodę łączenia i zapisywania. Tu mam już przygotowany strój C1 bez rękawic, strój C2 szare pikselowe taktyczne i merch, będę łączył te czarne rękawice stroju wyścigowego. I tutaj tak, zakładamy strój numer C1, spadochron klasyczny, wymuszamy zapis gry, zakręci się te żółte kółko. Ja tu zawsze staję pod ścianą, opieram się, otwieram interakcję. Teraz będzie nam potrzebny netcat. Na netcacie, w zależności czy robimy to na playu, czy Xboxie, to jest nieważne. Klikamy ikonę pada, klikamy ikonę kłódki, mamy te okienko, blokujemy swoją konsolę, czy to PlayStation, czy Xbox. Wybieracie swoją konsolę po adresie IP, jeżeli macie ich kilka. I logujemy się na drugą konsolę. Na drugiej konsoli wbijamy zwyczajnie na sesję dla zaproszonych i zakładamy ten strój, który jest przypisany C2 w moim przypadku, nie? Xbox. Jeżeli nie chcecie, żeby wam wywaliło grę, czekacie sobie 5 minut i dopiero logujecie się na drugiej konsoli. Jeżeli nie czekacie, to jak ja tutaj, 5 minut, tylko logujecie się od razu, no to trzeba będzie od nowa odpalić całe GTA, wbić z fabuły na sesję, zmienić strój, opuścić sesję, wylogować się. Jak przywrócicie na pierwszej konsoli internet, to wam wyłączy się po prostu gra. PlayStation dostanie niebieski ekran, że logował się przy użyciu drugiego PlayStation. Także Xbox, no, do wyboru. Albo czekacie 5 minut, nie crashuje wam gry, albo nie czekacie, odpalacie dwa razy grę od nowa, bo na jednej konsoli i na drugiej. Ale to jest mniejsza z tym, nawet jak wyłączy wam grę, odpalicie od nowa, to i tak będzie można połączyć te komponenty. To do wyboru, to z takich, że tak powiem, ciekawostek. Co do tej misji porządkowej, no ukończcie najlepiej sobie tą od Bennego, bo ona jest dla czterech graczy, po co brać jeszcze tam jakichś randomów, kurde, żeby zaraz umierali. I tam najlepiej tak, no ja nie mam odblokowanej tej misji, tylko na drugim koncie miałem. Tam też stroje posiadane przez gracza i poziom trudności najlepiej ustawić na łatwy, bo strój będziemy zapisywać w mieszkaniu, a żeby do niego wejść, trzeba będzie popełnić samobójstwo. Jak ktoś zrobi na trudny poziom, się zabijemy, to nie wejdziemy do mieszkania, bo braknie wam żyć. Dlatego mówię, najlepiej ustawić sobie poziom na łatwy. Teraz tak, jestem na drugiej konsoli, zakładam C2 z tymi pikselowymi. Zakręciło się żółte kółko, opuszczam sesję, wylogowuję się. Wracamy do konsoli numer 1 i tu albo zakładamy ten strój z konsoli numer 1, albo zwyczajnie ściągamy spadochron. Zakręci się żółte kółko, też opuszczamy sesję, usłyszymy te trzy takie walnięcia, przywracamy netcatem internet. No i tak jak mówię, no, czekaliście Xbox 5 minut, to opuścicie sesję, będziecie mogli wrócić z powrotem. Nie czekaliście 5 minut, wywali wam GTA, będziecie musieli odpalić od nowa. PlayStation dostanie niebieski ekran, że logował się drugą konsolą, no i wywali go do fabuły, też będzie musiał wbić na sesję jakąś tam dla zaproszonych, dla znajomych, nawet publiczną, mniejsza z tym. No ja tu już wróciłem na sesję do znajomego, który mi zahostuje tą pracę porządkową właśnie, która jest na molo jako druga i jest dla dwóch graczy. I teraz najlepiej kupić sobie jeszcze mieszkanie jak najbliżej molo, bo tutaj trzeba będzie dojechać do mieszkania, w mieszkaniu zapisać ten strój,
A po co zapieprzać do Eclipse Tower na przykład, albo jeszcze dalej, skoro i tak musimy to robić tak, żeby policja nas nie widziała. Dlatego najlepiej kupić sobie tutaj to mieszkanie. Ono jest blisko tego chyba najtańszego biura. Jest, no, bardzo blisko molo bynajmniej. No i tak jak mówiłem, tu albo my mamy ją odblokowaną, albo wasz znajomy, który wam pomoże. Wchodzi w kółko tej misji. Ja jej nie widzę, bo mam zablokowaną. Odpala, on musi być hostem. Tak jak mówię, stroje posiadane przez gracza, no to wiadomo. To tak samo było w służbowej, tej, w cennym uładunku czy szemranym glinie. No ale tutaj jeszcze ustawcie sobie, jeżeli zwłaszcza robicie we dwóch stroje, no to ustawcie ten poziom trudności na łatwy, żeby mieć co najmniej te dwa życia. No bo tak jak mówię, tu trzeba, żeby wejść do mieszkania, trzeba będzie się zabić. Tak jak to było w tym służbowej utarczce. Znajomy jest hostem, tam wszystko poustawiał. Ja tu dałem poziom trudności na normalny, no bo tylko ja robiłem strój. Ale stroje muszą być posiadane przez gracza. Odpalamy i tutaj tak, raz strzałka w prawo, raz w lewo i już są połączone rękawice. Ja mówię, ja tu nie robię stroju, tylko pokazuję metodę włączenia wszystkich komponentów, jakie tam były, i zapisywania. Bo można to też zrobić poprzez napad, ale to tylko działa na chyba tylko PAS i tylko PlayStation. Nie wiem, nie robiłem, bo mi tam nie potrzebny. No PAS to chyba na Xboxie też by dało. Próbowałem tam właśnie rękawice czy inne buty. To nie chuja, przez napad mi nie wychodziło, a tu przez tą misję właśnie od Lamara da radę. Tylko że strój zapisujemy nie po opuszczeniu misji, a na misji. Musimy udać się do tego mieszkania, czyli rozpoczynamy to. No musimy uważać, żeby nas tutaj akurat w tej misji policja nie widziała. Jedziemy do tego naszego mieszkania. Tam popełniamy samobójstwo. Wchodzimy, idziemy do garderoby, zapisujemy strój i opuszczamy misję zwyczajnie przez telefon. Jest to nowa metoda. Kto tam robi sobie dalej stroje, to może z tego skorzystać. Nie wiem dlaczego, co ten Rockstar ma tam kurwa w obie. Zamiast jakoś tam naprawić tego glitcha, wyjebać połowę akcji, ja pierdolę. Asy jak 150. No, zabiliśmy się, wchodzimy do mieszkania, idziemy do garderoby i zapisujemy ten strój tam, gdzie chcemy. Opuszczamy przez telefon i możemy założyć ten nasz strój. Tak jak ja mówię, ja tu nie robiłem stroju, także mi tu z tej niewidzialnej klaty i rąki tak wskoczy jak jest zwykła koszulka. Ale tu nie o to chodzi, tylko o metodę zapisywania i łączenia. Że jest nowa, działa, możecie dalej korzystać, robić fajne stroje. Ja pozdrawiam, elo.